Od początku twierdzimy, ja twierdzę i my jako tutaj zespół oficjalnie się wypowiadamy, że COVID nie jest w ogóle czymś istotnym. Jest pierwsza podstawowa sprawa. W związku z tym, jak coś nie jest istotną rzeczą, to nie należy, drodzy przyjaciele, zastanawiać się, skąd się wziął COVID, czy to z Chin, czy to nie z Chin, czy to jest Ameryka winna COVID-a, czy ktoś inny. To nie ma żadnego znaczenia. To jest bardzo ważne, czy rozumiecie moje słowa. Jak coś nie ma żadnego znaczenia, to się o tym w ogóle nie mówi. Zauważyliście, że na przykład jak rzeczy nie mają żadnego znaczenia, to nawet w pamięć ludzką nie zapadają. Zgadzacie się ze mną? One nie zapadają w ludzką pamięć, bo nie mają znaczenia. Pewni ludzie nie mają znaczenia i nie zapadają w pamięć. A pewni mają znaczenie i zapadają w pamięć. Zgadza się? Pewne jakieś na przykład wytwory sztuki ludzkie nie mają żadnego znaczenia. Usłyszysz jakąś piosenkę i ona nigdy nie zapadnie ci w pamięć. Nie wiem, jak się znalazła gdzieś tam w radio. Na chwilę się znalazła, zniknęła. I jej nie pamiętasz. Inne pamiętasz całe życie. Zgadza się? Całe życie. Już jesteś nawrócony 20 lat, na ciebie, a dalej przypomina ci jakaś piosenka z lat 60. i chodzi ci po głowie. Ona chodzi, bo ona ma znaczenie. Na czym polega sprawa z COVID-em? To nie ma żadnego znaczenia dla nas. Dlaczego? Dlaczego to nie ma żadnego znaczenia? To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli. Dlatego, że czym by nie był COVID, skąd by nie pochodził, rozumiecie, to nas obowiązuje prosta zasada, w której również mieści się COVID. W ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie. Ja się teraz pytam, czy tam jest napisane za wyjątkiem COVID-a? Nie jest? Nie. Naprawdę? A nie jest napisane, żeby badać, skąd pochodził COVID i żeby wtedy ewentualnie się dowiedzieć czegoś głębiej w tym temacie lub też roztrzaskać, proszę Ciebie, temat, jaka to teoria spiskowa jest, proszę Ciebie, istotna, jaka nie jest. Tam nie jest naprawdę. W ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie. Tak? Jakiś czas temu to... Restrykcje, ale jak mówimy o COVID-zie, a potem o restrykcjach, bo jak nas nie interesuje COVID, to my musimy też zrozumieć, w jakim miejscu jest nasz stosunek do restrykcji. I teraz tak, zamieściłem jakiś czas temu informację w internecie takiego pana doktora. I ten pan doktor jasno, klarownie, nasz normalny, przaśny, dobry, polski pan doktor, profesor. Tak jasno mówi ludzie. Przede wszystkim przestańcie się bać. Grypa, bo tym jest COVID, była, jest i będzie. I to co roku nowa. Zapytał ten pan doktor tej pani redaktor. Mówi, pani redaktor, gdyby codziennie w telewizji mówiono, że, już nie pamiętam tam ile, tysięcy ludzi, czy też dziesiątków tysięcy ludzi w Polsce umiera na raka. Codziennie. Dzisiaj, przyjaciele, tysiące ludzi umarło na raka w Polsce. Dzisiaj. Ale o tym nie mówi telewizja, zgadza się? Wiecie, co by się stało, gdyby nastąpiła kampania informująca o tym, że tysiące ludzi umiera na raka? To byłby szok. Gdyby do tego dołożono, dlaczego na tego raka się umiera, jakie produkty powodują tego raka, wiecie, co byśmy mieli? Nie chodzilibyśmy w maskach, chodzilibyśmy w zbrojach. W zbrojach. A jedliśmy, abyśmy jedli w ogóle dopiero pożywienie takie, które PiS by przeżył, wyżygał i nam podał. Rozumiecie? W takiej postaci. Wtedy było ono zdrowe. Rozumiecie? Chodzi o co? Nie wolno dać się zwariować. Tak? Czy my się szczepimy?
Jak się chcemy, to się szczepimy, jak nie chcemy, to się nie szczepimy. Jeśli COVID nie ma znaczenia, to również szczepionki nie mają dla nas żadnego znaczenia. Zgadza się? Jeśli ktoś z was się chce szczepić, to się szczepi. Jeżeli ktoś się nie chce szczepić, to się nie szczepi. To jest proste jak trud. Wrócę do intencji, którą Michał dzisiaj tutaj mówi. Jeżeli ktoś się szczepi, bo się boi, że się zarazi, to ma problem natury doktrynalny. I nie przede mną się tłumaczy, tylko przed Bogiem Wszechmogącym się będzie tłumaczył, którego kiedyś zapyta, czemu ty, synu mój, pełen władzy i mocy mojej, bałeś się, że umrzesz na grypę? A on tak się zapyta kiedyś tam, na 100%. Na 100%. Bo jeśli robisz sobie szczepionkę, dlatego, ponieważ ten chory kraj, bo żyjemy w chorym kraju, nie chce cię wpuścić do innego kraju bez szczepionki, to musisz się zaszczepić. Prawda? No bo jeżeli ty się uprzesz, tak jak wielu chrześcijan się upiera i mówią, ja się nie szczepię, bo jest ten ruch taki antyszczepionkowy, my się nie szczepimy, bo to jest, co tam się dzieje? No, znam je bez środków w tej szczepionce. I jak się wstrzyknie, to koniec. I to jest najważniejsze. Oficjalnie twierdzę, a znam bestię. Znam cię, bestią. Ona nie siedzi w tych szczepionkach. Bestia o tym wie, ja o tym wiem, Bóg o tym wie, wiesz o co chodzi. I każdy człowiek, który ma IQ powyżej 74, też o tym wiedzieć powinien. Rozumiecie, o czym mówię? Bestia nie siedzi w szczepionkach. Jeżeli ten chory kraj żąda od nas różnego rodzaju restrykcji, rozumiecie? Bo żąda i będzie żądał, to ty, mający Ducha Świętego, musisz wiedzieć, jak się w tym poruszać i na to nie ma reguły. Tu trzeba być po prostu mądrym. Jeżeli jesteś człowiekiem, który ma wyjechać za granicę, tak jak teraz wyjeżdżają ludzie za granicę, to się zaszczepili, bo ich nie przepuszczą przez granicę. I teraz jak oni by mieli na przykład z mentalności, że tam jest bestia w tej szczepionce, to oni by nie polecieli do Kenii, oni by nie przyprowadzili ludzi do Jezusa, oni by nie budowali sierocińca, oni by nie zaślili kościoła. I by się obali jak po bestia. No rzeczywiście, bestia była w ich decyzji. A rozumiecie, tam była bestia. I zrobiła tę robotę. Trzeba było się zaszczepić, bo inaczej by nie wylecieli, zaszczepili się, koniec. Nigdzie nie lecisz, nie poruszasz się, jesteś wyluzowany, rozumiesz, jak bolka trampki, to się nie szczepisz. Tak. Rozumiesz, co chodzi? Jak mi, ja będę musiał gdzieś wyjechać, wystawię kuferek, zaszczepię się, siemasz Wiktor. Rozumiesz, o czym mówię? I to wszystko. Dzisiaj nie szczepię się. Jeżeli muszę gdzieś wejść w masce, rozumiesz, to mam taką maskę w kieszeni i ją wyjmuję i ją zakładam. Dlaczego? Bo jeżeli mi nie sprzedadzą czegoś w sklepie bez maski, to nie będę się z chamem szarpał. Rozumiesz, o czym mówię? Szkoda czasu. Zakładam maskę i kupuję. Generalnie chodzę bez maski. Ktoś zapyta, ty jesteś za maskami, czy jesteś za... Nie za maskami. Za czym ty jesteś? Rozumiesz, o co chodzi? Za czym ty jesteś? Mnie to nie interesuje, bo mnie COVID nie interesuje. Wiesz, o czym mówię? Ja w ogóle nago lubię chodzić, ale chodzę ubrany. Wiesz, dlaczego chodzę ubrany? Powiedz wam, dlaczego chodzę ubrany? Z dwóch powodów. Bo jest zimno, a drugie to jest moralność tego kraju. Rozumiesz, o co chodzi? Żeby było ciepło, jakby nie było moralność, to bym chodził na dół. Rozumiecie? Kiedy pamiętam, jeszcze na Kasprzaka powiedzieliśmy, ktoś tam psiocił na mnie, że buty zdjąłem. Rozumiecie? Tam jeden, ktoś się podpisał, i teraz wiecie, cieszę, że on się ubiera w ogóle. Dziękuję Bogu, że w ubraniu chodzi. Chodzi o to, chodzę tak, bo jest taki zwyczaj. Wiesz, o co chodzi? Taki zwyczaj się zrobił, się w maskach do sklepu wchodzi. Taki zwyczaj jest, wiecie, o co chodzi? Tradycja. Jakaś grupa ludzi, taki zwyczaj. Wystraszona grupa ludzi, robią taki zwyczaj. Teraz co ja robię? Mam maskę. Ale nie dlatego mam maskę, żeby się nie zarazić. Tylko mam maskę, żeby się z nimi nie kłócić, bo szkoda prądu. Bo czasów Jezusowego Bóg powiedział, że już więcej nie zatrzyma czasu. Powiedział ostatni raz, trzymałem słońce. Już nigdy więcej tego nie zrobię. Taka obietnica jest. No mi szkoda czasu na wykłócanie się z nimi. Przez chwilę denerwowałem się na początku na to. Rozumiecie?
I nawet przekonałem kilka osób, że nie mają prawa, łącznie z policją, że nie mają prawa w ogóle ze mną rozmawiać, tylko mi się po prostu nie chce. Więc taki jest nasz stosunek do COVID-a, szczepionek i różnych innych rzeczy. Jeżeli jesteś człowiekiem, który chodzi w Duchu Świętym, to rozumiesz doskonale, co ja mówię. A jeżeli tego jeszcze nie zrozumiał ktoś, to ja jeszcze ci to dokładnie wytłumaczę, ale już osobiście.